Siema! Witajcie w symulatorze złodzieja Thief Simulator 2. No i słuchajcie, tutaj będziemy musieli troszkę rzeczy porobić, bo musimy zrobić sobie level, żeby dalej iść, jeżeli chodzi o... Aha, ta rezydencja nie jest dostępna w prologu, no tak. Wbijemy czwarty poziom i będę w stanie okradać kieszonkowe, słuchajcie, złodziejstwo będziemy uprawiać, czyli kradzież kieszonkową. Myślę, że nie będzie tak źle. Lecimy, słuchajcie, tu są jakieś zdjęcia, co jest? Mała kamerka. Aha, czyli mogę mieć w środku małą kamerkę. No dobrze. Jak to było? Lewy kontrol chyba, prawda? Czy D? O kurka. Dobra, żeby mi się to nie złamało od razu. Dawać. Wchodzimy, słuchajcie. Bierzemy tutaj 15 dolarów. Szybko wchodzimy, jeżeli się nie mylę, to tutaj, nie, gdzieś tu było wejście. Czy mogę coś tu wziąć od nich? Chyba nie bardzo. Przeskakujemy. Musimy zebrać znowu te wszystkie rzeczy, które tutaj były. Ciekawe, czy mamy coś dodatkowego. Okej, lecimy dalej w takim razie. Dawać mi coś. Coś, co możemy ukraść, słuchajcie. W miarę szybko. Czy myśmy to już byli? To już nie okradniemy gościa z niczego więcej. Aha, czyli patrzcie, tu możemy albo powoli to... Okej. Dobra, bierzemy kalkulator, zawsze to się przyda. Dobra, szczerze, to po co mi ten obraz? Nie chcę go. Weźmiemy sobie czajnik, pralkę. Co jeszcze on tutaj ma? Jakieś talerze, to mnie nie interesują. Garnek, proszę bardzo, całe 2 dolary. Jeżeli chodzi o garnki, to tak średnio. Toster, mam już pełny plecak, czyli już więcej nic nie ukradnę. To troszkę średnio, słuchajcie. Czy ja mogę coś z tego plecaka wywalić? Chyba nie bardzo. Dobra, to idziemy, słuchajcie. Chyba, że tu on coś ma jeszcze fajnego. Pamiętam, że tu były pieniądze, no właśnie. Dolce się przydadzą. Dolce, kolce. Dobra, spadamy stąd, nie? I tyle. Nikt raczej nas nie złapie. Chodź, ziomek, do auta. Musimy zawrócić. Dobra, żeby ludzie nas tutaj nie zobaczyli. Szybko lecimy. I powinniśmy, słuchajcie, ukraść sobie. Może nawet do lombardu pójdę, żeby to sprzedać wszystko, słuchajcie. Bo bez tego mam cały plecak zawalony. Okej, ranga C, specjalne punkty, patelnia, no mało expa dostaliśmy. Tu jest ten lombard. Sprzedaj wszystko, kalkulator, wazon, sprzedaj wszystko. Dobra, sprzedaliśmy. Czy ja mogę coś u niego... Tutaj chyba tylko się sprzedaje, tak? Man, how about that? Okej, to lecimy jeszcze raz, słuchajcie, kupić coś. Nie ma, że boli. Kupić coś, ukraść oczywiście. Okej, kiedy zaalarmujesz lokatorem określonym dom, zauważą cię i ucieknę. Następnym razem, gdy spróbujesz obrabować to samo miejsce, będą znacznie bardziej wrażliwi. No bo wiecie, no ja bym mógł zostawić tu to auto, tak szczerze mówiąc. Jakoś podejść inaczej, tylko muszę uważać na tych lokatorów, nie? Dobra, i teraz muszę uważać, prawda? No serio? Nie, no nie mam wytrychów teraz. Jesus Christ, ale jest jakaś opcja, że mogę coś kupić, nie? Tu były jakieś ten, przedmioty, łup, waga, latarka, łom. Gdzieś tu była możliwość, że możemy sobie kupić. Okej, tutaj będziemy w stanie to zrobić, słuchajcie. Tylko jak tego użyć? Aha, nawiguj, kod paczkomatu, quick bay. Okej, tutaj mamy. Quick bay, poproszę. Boże, jakie to jest. Co jest? Źle kliknąłem? Jesus Christ, dawać mi to. Prosty zestaw, kup. Dobra. Chyba to mamy. Dobra, jest prosty zestaw. Dobra, wy, gościu, nara. Dobra,
Chodzimy tu jeszcze raz. Patrzcie, to się cały czas regeneruje. Jakby zrespawnuje co chwilę to samo. Dobra, teraz musimy okraść to wszystko. Dobra, wchodzimy pierwsze tak, tutaj w to miejsce do garderoby. Czy my czasem coś czegoś tutaj nie weźmiemy od razu? Lampę zwinę. Tutaj nic takiego nie ma z tego co widzę. O, więc 50 dolców, ale nam się poszczęściło. Zobaczcie, zegar od razu bierzemy. Już nic nie mogę. No i teraz po prostu sobie wyjdę. No nie muszę tego auta używać, bo to... Ciekawe co jeżeli te paski pójdą do samego końca, nie? No bo nawet nie muszę do auta wsiadać, nie? Mam nadzieję, że teraz już dostanę dość expa. Kryjówka. Jeśli wydaje ci się, że utknąłeś, jedź do domu i poszukaj na internecie jakichś zadań do wykonania. Może ktoś potrzebuje. Dobra. Zdobyłeś nowy poziom. No, to nam pomoże teraz. Umiejętności i możemy się nauczyć kradzież kieszonkowa. Pięknie. Teraz możemy się jej nauczyć i kontynuować nasz wątek fabularny. Najedź kursorem na zielony pasek. Ale jak kursorem na zielony pasek? O co chodzi? Aha, na takiej zasadzie. Jesus Christ. Porażka. Jejku, jakie to jest ciężkie. No i dobra, mamy tutaj. Udaj się pod numer 110, włam się i okradnij gościa, który tam mieszka. Ma przy sobie kluczyki do skrytki. Zrobię zakupienie informacji na jego temat na RobTips. Wcześniejsze zbadanie okolicy. Jeśli zostajesz spytany, to będzie katastrofa. Dobra, spokojnie, jestem specem. Sprawdźmy te tipy. 110, tak? To miało być. Informacje. Okno do toalety jest otwarte. Sławek Mincy, mieszkaniec ma klucz przy sobie. Mieszkaniec wychodzi o 16, wraca o 19. 16. Mieszkaniec ma klucz przy sobie. Wychodzi o 16, wraca o 19. Czyli musimy. Musimy jakby. Czekajcie, te rzeczy zestaszuję. Mieszkaniec ma przy sobie klucz. Teraz my musimy do tak koło 15 tam podjechać. Tylko jak to tu przyspieszyć? O jest, dobra. Myślę, że 14, tak myślę, że to będzie odpowiednia pora. I zobaczymy, słuchajcie. Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się. Okej, mamy to. I teraz idziemy na robotę. Jeśli policja będzie wzywana zbyt często... Jezu, gdzie ja poszedłem? Halo! Nie kryjówka, Madison. Boże, mam nadzieję, że jest 15, ale to zawaliłem. Dobra, a którą mamy na budziku? 14. Okej, bo ci tu są. Czy on jak widzi auto, to jakoś reaguje? Czekajcie, mapa. Gdzie jest 110?
Chyba w tę stronę musimy podbiec. Musimy to jakoś, wiecie, ominąć na tej mapie. I podejdziemy pod ten dom 110. Tu nas, mam nadzieję, nikt nie dojrzy na razie. Chociaż nie, no tam jest trochę tych ludzi. No 16 wychodzi. Pytanie tylko, czy mogę jakoś z nim, wiecie, pogadać albo coś. Która jest? 15. On powinien wyjść teraz. No jak jest kradzież kieszonkowa, to ja bym musiał mu tutaj, słuchajcie, go jakoś, wiecie. To on jest chyba, tak? No ale... No i co? Jak ja to mam niby zrobić? Słuchajcie, muszę teraz wrócić. I nie mam zestawu do włamywania się w ogóle. To jest dziwne, że on tak nagle szybko znika. No dobra, musimy to zrobić jeszcze raz. No dobra, musimy po prostu mieszkanie okraść, więc... Spróbujmy. Gdzie on tu może mieć te klucze, słuchajcie? Zobaczymy. Lampa 2 kg. Telewizor? To jest łup, tak? No dobra, idę. Nie mogę szybciej, tak? Ja bym mógł to pewnie do auta zanieść, ale pójdziemy na nogach. To jest to, nikt mnie nie rozpozna z tym. No dobra. Co jest? Ja nie mogę wyjść? Wybierz lokalizację. Co ja z tym mam zrobić? No mówcie, że muszę z tym iść do samochodu. O mój Boże, to było najgorsze, co mogłem zrobić. I co teraz? Mnie tu wykryją. Teraz mogę na przykład do kryjówki, więc to jest naprawdę dziwne. Ja to muszę chyba do auta wsadzić w takim razie. No ale dostaliśmy rangę C. Okej, wziąłem telewizor do auta. Mam nadzieję, że teraz się uda, słuchajcie, wyjechać. Nie wiem, czy o to chodziło, czy my mamy okraść tego gościa, czy o co chodzi z tą chałupą, bo... No, mamy specjalne punkty kategoria B, tak? Dotrzyj do i okradnij kieszenie mieszkańca. Teraz okradnij kieszenie. No ale... Jak ja to mam, słuchajcie, zrobić? On... Nie wiem, to będzie ciężkie. No dobra, słuchajcie, to wieczorem musimy tutaj podejść i spróbować go okraść właśnie wieczorem. I on ma klucz i musimy tam, słuchajcie, wejść do niego, wbić.
Ojejku, to jest bardzo trudne. Jezus Maria. No nie gadaj, słuchajcie, no... O kurde. Spadamy stąd. O kurde. Ziomek, biegnij. Szybko, szybko. Słuchajcie, ale to było pieruńsko ciężkie, żeby go okraść. No i teraz musimy zerwać tę swoją podobizną, bo policja tam będzie. Kurka, trochę słabo. Okej, udało mi się. Słuchajcie, teraz było o wiele łatwiej, więc nie wiem, od czego to zależy. Może tak specjalnie miało tylko być. Chyba wszystko tu wziąłem stamtąd. Dobra, czas stąd spadać. Ja już nie będę kombinował, bo my mieliśmy tylko zrobić tą misję tutaj. Wychodzimy stąd i dzięki temu... Dawaj jeszcze, wzbogacimy się trochę. Dzięki temu wykonamy tę misję, słuchajcie. Udało się. Wyślij teczkę poprzez Black Bay. No dobra. Pierwsze to ja stąd opuszczę tą kryjówkę. Przede wszystkim. Dobra, spadam stąd. Udało się, słuchajcie. Nie ma źle. Auto zostawiam już. Nieważne. Trzeba po prostu zdobyć to wszystko, co mamy. I będzie cacy. Idziemy do kryjówki. Wow, ale naprawdę ciężko było. Trudno, trudno było. No ja się uczę dopiero tego wszystkiego, prawda? Dobra, i mamy to wysłać teraz. Podejrzana teczka. Dobra, dzwoni. Myślę, że wkrótce się z tobą skontaktuję. Musimy czekać. Tymczasem mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę, którą musisz ukraść. Zdobądź karton spod numeru 104 i przynieś go do domu. Kradnij kartonowe pudło ze 104. No ale to już, słuchajcie, zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, siema.